Siostry Molosik to w naszym radiowym studiu festiwalowym. Po roku wracacie, rok temu debiuty, teraz koncert od Opola do Opola. Wraz z Anią Dąbrowską występowałyście, ale jak wy podsumujecie ten miniony rok? Pracowity na pewno i taki pierwszy wyjątkowy w naszym życiu i pewnie karierze. Premiera teledysku do piosenki Równocześnie, który się fajnym echem odbił. No i przygotowania już naprawdę na ostatniej prostej przed premierą drugiego singla, który będzie na wakacje. Teledysk jest wakacyjny, więc nie chcemy popełnić falstartu, aczkolwiek pogoda rzeczywiście nadaje się już dawno powinniśmy go wypuścić. Więc. Ale tak naprawdę już macie dwa przeboje wakacyjne. Bo Batumi, przebój, który tutaj został właśnie wykreowany, no i Równocześnie przebój, gdzie w teledysku wakacje są, przepiękne właśnie scenerie wakacyjne. Czy teraz też teledysk w takiej właśnie scenerii będzie nakręcony? Będzie to wakacyjny hit? Słuchaj, jeszcze bardziej wakacyjnie będzie niż było do tej pory, chociaż chyba bardziej w teledysku niż w treści piosenki, ale za dużo nie chcę zdradzać, natomiast chciałabym podkreślić, bo być może nie wszyscy wiedzą, a Martyna tego nie powiedziała, że teledysk do piosenki Równocześnie to była z naszej strony ukłon i odwdzięczenie się publiczności za tę nagrodę właśnie w Opolu zdobytą w koncercie debiuty w zeszłym roku, dlatego że pieniądze, które wtedy wygrałyśmy, poza przepiękną statuetką była też nagroda finansowa, właśnie w ten sposób spożytkowałyśmy, czyli nagrałyśmy klipy. I jeszcze raz z tego miejsca bardzo dziękujemy za tę możliwość. Czyli o Opolu dobrze myślicie, dobrze pamiętacie, zawsze chyba spoglądając na ten teledysk pamiętacie o Opolu. Bardzo dobrze wspominamy o Opole, no i mamy nadzieję, że tu bywać regularnie. Dobrze się wraca po roku? Bardzo dobrze i trochę nie do wiary, że rok już minął, ale bardzo dobrze, my jeszcze mamy przyjaciół w Opolu, w ogóle to jest piękne miasto i dobrze się tu czujemy. Śpiewacie zawsze o nieszczęśliwej miłości. Pytałam się chyba pół roku temu, czy w końcu będzie utwór o szczęśliwej miłości. Tak, ale nie wiem, czy teledysk będzie do jakiegoś takiego utworu. Już trochę zdradzam treść piosenki następnej. Jakoś teledyski też nas kuszą o tej nieszczęśliwej. A też będziecie występować? No, będzie ciekawie, dlatego że w pierwszym teledysku wystąpiłam tylko ja i teraz Dagmara tupnęła nogą i powiedziała: o nie, 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 ona też chce mieć tylko i wyłącznie swoją rolę, więc w teledyskach regularnie się rozdzielamy. Ale Dagmara rok temu właśnie przy Równocześnie, ona kierowała jakby tymi pracami logistycznymi. Czy teraz się zamieniłyście? Właśnie, Martyna, powiedz, jak to było tym razem. Otóż tym razem i kierowałam, i występowałam, a Martyna biła brawo z boku. Trochę się śmieję, ale oczywiście to wsparcie cały czas jest. Statystą też ktoś musi być. Tak, ja się malowałam w tym czasie, bo chciałam wykorzystać, że jest na planie make-upistka, więc... Ale wiesz, ty mogłaś być dublerką zawsze. Mogłam, dlatego że jest jedna scena, kiedy wskakują do wody, więc to mogło wyjść raz albo nie wyjść wcale. No i nie musiałam na szczęście tego robić, ale byłam w razie czego na podorędziu. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję zatem, że do zobaczenia w premierach na przykład w Opolu. Z przyjemnością. Mam nadzieję, że to za rok. Siostry Melosik, bardzo mi miło po roku was spotkać ponownie. Nawzajem również. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi, www.mokna.pl. Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.